Nie, 5, 2, 6, 4. Nie, 2, 6, 5. Jeżeli macie ten sam problem co ja, czyli zapomnieliście kodu do swojego telefonu, PIN-u lub też blokady ekranu, ten odcinek jest właśnie dla Was. Ja jestem Piotr, witam Was na kanale Fajna Telewizja i zapraszam do oglądania. W emisji mojego ostatniego odcinka dotyczącego właśnie blokady ekranu otrzymałem od Was mnóstwo wiadomości, jak odzyskać konto Google, jak odzyskać swoje dane, jak nie utracić ich. W tym odcinku mówię o tych wszystkich kwestiach. Obejrzyjcie go od początku do końca, a uzyskacie odpowiedzi na Wasze pytania. Sposób, który pokażę na usunięcie kodu ekranu lub też PIN-u, którego zapomnieliście, powoduje utratę wszystkich danych z pamięci wewnętrznej. Dlatego przed tą czynnością warto sprawdzić, czy nie macie jakichś cennych danych, zdjęć, kontaktów, SMS-ów zapisanych w pamięci wewnętrznej. Ostatni odcinek, jaki dla Was nagrałem, dotyczył Samsunga Galaxy J5 2017. W którym została usunięta blokada ekranu, oczywiście zapomniana. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak to przeprowadzić, jeśli chodzi o Samsunga A30s, który posiada tylko dwa klawisze fizyczne, czyli głośność i zasilanie, oraz Samsunga S10 Plus, który posiada klawisze głośności, zasilania i dodatkowo klawisz Bixby, którym trzeba się posłużyć, należy go użyć, aby właśnie takiej blokady ekranu wyłączenia dokonać. Co musimy zrobić w przypadku S10 Plus? Później dalsza czynność wygląda identycznie, ale chodzi o pierwsze uruchomienie odpowiedniego menu serwisowego. Jak postępujemy na początek Galaxy S10 Plus, który tutaj widzicie. Za chwilę pokażę Wam, jak to będzie wyglądać na A30s. Oczywiście nasza blokada ekranu, nie znamy jej, czyli nie jesteśmy w stanie nawet wyłączyć telefonu, bo przytrzymanie klawisza zasilania najzwyczajniej i jego wciśnięcie powoduje, że ponownie telefon woła o blokadę ekranu, czyli nie możemy go wyłączyć. Tutaj metody są dwie, albo czekamy, aż się rozładuje i podłączamy go wtedy do ładowarki, uruchamiamy w sposób pokazany za chwilę, lub też odpowiednimi ustawieniami klawiszy resetujemy telefon i przechodzimy do menu serwisowego. Na początku, o czym musicie pamiętać, przechodząc do menu serwisowego i czyszcząc telefon z Waszej blokady, również oczyścicie go z wszystkich danych, które macie w telefonie, zarówno kontaktów, SMS-ów, jak i zdjęć, które zostały zapisane w pamięci telefonu wewnętrznej. Z reguły domyślnie tak to się dzieje w Androidzie, chyba że macie kartę microSD i przestawiliście sobie domyślne zapisanie zdjęć na kartę microSD. Wtedy te zdjęcia zostaną zachowane na karcie. Najzwyczajniej wyciągniecie po prostu szufladkę, która znajduje się na boku obudowy i z nią razem wyciągniecie kartę pamięci, podłączcie do komputera, sprawdźcie, jakie zdjęcia się zachowały, żebyście wiedzieli, że zdjęcia, które pozostały w telefonie, wszystkie zostaną usunięte. Jest to metoda, która przywraca najzwyczajniej telefon do ustawień fabrycznych, czyli tak jakbyście go dopiero co odebrali ze sklepu, z salonu, dopiero co uruchomili, bez żadnych ustawień, bez żadnych blokad. Jedyne co musicie pamiętać, to przy uruchomieniu nowym będzie trzeba podać ostatnio wprowadzone konto Google, czyli jeśli mieliście dodatkowo blokowany telefon poprzez konto Google, będziecie musieli takie konto wprowadzić lub też na nowo blokadę ekranu. W jaki sposób to będzie wyglądało? Za chwilę Wam pokażę. Oglądajcie uważnie, a również będziecie mogli pozbyć się niechcianej blokady zapomnianej ekranu. Zapraszam Was do oglądania. Na początku, aby zresetować nasz telefon, wciskamy klawisz głośność w dół i zasilanie i zaczekamy, aż telefon najzwyczajniej się wyłączy, zawibruje i następnie przygotujmy już palce, aby szybko nacisnąć klawisz głośności w górę i zasilania i Bixby, trzy klawisze, jednocześnie trzymamy cały czas, aż telefon przejdzie do odpowiedniego menu. Jak widzimy, uruchomiło się nam menu serwisowe. Co dalej w tym menu serwisowym należy wykonać? Poruszamy się tutaj tylko i wyłącznie klawiszami góra-dół i przechodzimy do odpowiedniej opcji, która wyczyści nasz telefon z wszelkich danych, jak i również z naszej
blokady ekranu. Jest to opcja Wipe Date Factory Reset, którą zatwierdzamy poprzez przycisk zasilania. Za chwilę pokażę to samo, najzwyczajniej w Samsungu A30s. Tak samo będzie to wyglądało w S10 Plus, z tym, że no, nie chcę mojego S10 resetować, ponieważ dane, które tam mam, chcę na razie zachować, a A30s zostanie zresetowane. Wygląda to identycznie. Sytuacja wygląda identycznie z telefonami, najzwyczajniej z systemem Android 10, 9, 8 i niższymi również. Nawet w niższych jest to o tyle lepiej, że po zresetowaniu takiego telefonu nie trzeba podawać na nowo konta Google. Niestety już od bodajże Androida 9 mamy to utrudnienie, że musimy jeszcze po zresetowaniu, przywróceniu ustawień fabrycznych naszego telefonu podać konto Google, które zostało ostatnio było używane na naszym telefonie. Czyli nie znamy naszej blokady ekranu, nie wiemy jak ona przechodziła przez kropki, lub też jeśli to jest blokada cyfrowa, czyli pinowa, to tak samo to będzie wyglądać. Po prostu nie możemy przejść dalej. Nie możemy również wyłączyć telefonu, ponieważ wyłączenie telefonu, jeśli naciśniemy wyłączenie zasilania, powoduje, że musimy ponownie podać blokadę ekranu, której najzwyczajniej nie znamy. Co musimy dalej uczynić? Tak jak pokazywałem, w S10 Plus używamy trzech klawiszy, czyli jeśli mamy ten klawisz dodatkowy Bixby, który w S10 Plus jest, to używamy go również, a w przypadku A30s lub też wszystkich Samsungów A, Huawei, które posiadają tylko dwa klawisze, lub też Xiaomi, będzie to wyglądało identycznie jak w tym przypadku. Obejrzyjcie uważnie, jak to jest przeprowadzane, a również uda Wam się usunąć blokadę ekranu. Powtarzam jeszcze raz informację, że zostaną usunięte wszystkie dane z telefonu, również z zdjęciami i kontaktami, które posiadacie. Po prostu pamięć wewnętrzna w telefonie zostaje zupełnie wyczyszczona. Co robimy? Nie możemy wyłączyć najzwyczajniej telefonu, no bo blokada ekranu i tak dalej. Naciskamy klawisz głośność w dół i klawisz zasilanie. Przytrzymujemy przez chwilę, aż poczujemy zawibrowanie w tym przypadku telefonu, lub też przyciemni się po prostu ekran, o, tak jak teraz, i przechodzimy od razu na klawisz głośności w górę. I trzymamy tak długo ten klawisz głośności w górę, aż uruchomi się odpowiednie menu. Cały czas trzymając klawisz, nie puszczamy, o, jak widzimy teraz, dopiero uruchomiło się menu, możemy puścić klawisze i przejść dalej do odpowiednich czynności w tym danym menu. Menu serwisowe, czego ono dotyczy? Reboot System Now, jeśli weszliśmy przypadkowo, najzwyczajniej wchodzimy Reboot System Now, zatwierdzamy klawiszem zasilania, ponieważ dotyk tutaj jest nieaktywny, wszystko wykonujemy poprzez klawisze głośność w górę i głośność w dół, przesuwając beleczką i podświetlając odpowiednią czynność, którą chcemy wykonać w tym menu serwisowym. Nic tutaj dotykiem nie zrobimy. Zatwierdzenie odbywa się poprzez klawisz zasilania. Nas interesuje czynność o nazwie Wipe Date Factory Reset. Musimy tą czynność wybrać, podświetlając odpowiednio beleczkę wyboru, czyli klawiszami głośność w dół, głośność w górę, przechodzimy na tą czynność. I jeszcze raz wspominam, będzie wyglądało to identycznie na Waszych Androidach 10, Xiaomi, Samsung, Huawei, innych modelach, Lenovo. Wystarczy, że jest to najzwyczajniej Android. W starszych Androidach lub też w blokadach typu MDM będzie to inaczej wyglądało, o czym postaram się wkrótce na kanale omówić. Dlatego przy tej okazji przypominam Wam o łapeczkach w górę i subskrypcji mojego kanału. Wtedy będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami, w których oczywiście będę się starał poinformować Was o jak największej ilości wiedzy dotyczącej właśnie blokad ekranu, telefonów, jak i innych podzespołów elektronicznych. Odcinki, które już dla Was nagrałem, możecie znaleźć w zakładce wideo, na które serdecznie Was zapraszam. Przechodzimy dalej do naszych czynności. Co musimy teraz wykonać? Wipe Date Factory Reset. Wybraliśmy tą opcję i klawiszem zasilania, czyli na boku obudowy, klawisz zasilania,
Chyba, że macie go najzwyczajniej z drugiej strony, w zależności od modelu telefonu. Będzie to wyglądało identycznie, tyle że musicie po prostu klawiszem zasilania zatwierdzić nasz wybór. Wciskamy go. Po tej czynności Android oczywiście spyta się, czy chcemy na pewno wykasować wszystkie nasze dane. Jak widzimy, wipe all user data zostanie skasowane, czyli wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte, to co mówiłem, czyli galeria zdjęć, jeśli nie jest przechowywana w karcie microSD, zostanie cała skasowana. Nasze kontakty, jeśli też nie są w jakiś sposób zabezpieczone, na przykład poprzez konto Google, gdzie możemy później sobie poprzez synchronizację nasze kontakty oczywiście odzyskać, ale wstępnie taka czynność musi być wykonana. Pokażę Wam w najbliższych odcinkach również to, w jaki sposób należy zabezpieczyć swój telefon przed takimi przypadkami, czyli przed właśnie utratą danych. Dlatego śledźcie mój kanał na bieżąco, będziecie widzieli dużo informacji cennych, jak właśnie posługiwać się, postępować z naszymi telefonami, które aktualnie wyglądają jak małe komputery i też tak się je często obsługuje, bo ich pamięci i ich procesory są bardzo, bardzo potężne. Dalej, co musimy zrobić? Factory Data Reset, czyli wybieramy tą opcję poprzez klawisz zasilania. Jeśli macie starszego Androida 9, tutaj będzie najzwyczajniej yes or no, czyli wybór tak lub nie, żeby skasować wszystkie dane, które są w telefonie. Zatwierdzamy ponownie klawiszem zasilania na boku obudowy. Jak widzimy, te dwa klawisze, zasilanie i głośność, wystarczą do wszystkich czynności, które mamy w telefonie. Formatting date, czyli wszystkie dane są formatowane. Mamy na dole informację complete, czyli wystarczy teraz reboot system now, aby przejść do naszego telefonu, który został już wyczyszczony. Nie trwa to długo, jak widzicie. Znowuż klawiszem zasilania zatwierdzamy wybór reboot system now, aby wejść normalnie do naszego systemu Android. Telefon się wyłączy i teraz czynność uruchamiania telefonu będzie trwała dosyć długo, ponieważ telefon się uruchamia tak, jak został zakupiony w salonie czy też w sklepie jako nowy, czyli wszystkie aplikacje zostaną na nowo wgrane i zostaną oczyszczone ze wszelkich kont, ze wszelkich danych, z zakładek, jeśli chodzi o na przykład Google Chrome, czy też inną przeglądarkę Opera, w zależności jaką używacie. Wszystkie dane zostają całkowicie skasowane, także musicie przede wszystkim o tym pamiętać, że jest to przywrócenie jakby ustawień fabrycznych naszego telefonu, nie same wyłączenie naszej blokady. Bo często zadajecie pytania właśnie, w jaki sposób zresetować telefon, aby tych danych nie utracić. No jest to akurat w aktualnych zabezpieczeniach Androida rzecz dosyć trudna, ponieważ trzeba wgrać jakby menu, czy też menu na nowo, całego Androida na nowo, wykorzystać programy, które odzyskują dane z naszej pamięci i wtedy będziemy mogli jakby odzyskać część danych, ale niestety żaden program nie daje Wam gwarancji, że wszystkie dane zostaną odzyskane. Inną opcją jest na przykład rozkręcenie telefonu, czyli zdjęcie tej tylnej obudowy. Oczywiście aktualnie telefony są na tyle spasowane, że możliwość dojścia do tej obudowy jest bardzo trudna, więc musimy tu podgrzewać całą obudowę, zdjąć ją i dopiero dostaniemy się do środka telefonu. Tam znajduje się karta pamięci wewnętrzna, którą oczywiście nie jesteśmy w stanie tak zwyczajnie zlokalizować. Trzeba to odpowiednimi miernikami lub też, jeśli wiemy na płycie głównej, które z pinów będą odpowiadały za tą kartę, wpinamy się jakby w tą pamięć wewnętrzną telefonu odpowiednimi kablami, czyli odpowiednimi stykami, gdzie z drugiej strony będziemy mieli końcówkę USB i wtedy poprzez końcówkę USB wczytujemy dane do komputera. Już nawet na wyłączonym telefonie jesteśmy w stanie odczytać dane z tego telefonu. I tak jak słyszycie, no proces ten wymaga dobrej znajomości elektroniki i też jeśli nie wiecie, jak, w jaki sposób to wykonać, to też
musicie udać się do serwisu GSM, ale rzeczywiście profesjonalnego serwisu GSM, który będzie wiedział, jak to zrobić. Najzwyczajniej, żeby tych danych wam dodatkowo nie usunął, bo każda ingerencja jakakolwiek tutaj w reset i też wgrywanie na nowo tych danych powoduje jeszcze bardziej zapełnianie naszej pamięci innymi rzeczami, czyli jeśli to będzie ponownie kasowane, to powrót, przywrócenie tych danych będzie coraz bardziej trudne, czyli nawet jakieś programy do usuwania danych mogą tutaj nie wystarczyć później, jeśli jakiś niezbyt ogarnięty serwis będzie nam to wykonywał. Jak widzicie, cały czas trwa uruchamianie naszego telefonu, trwa to dosyć długo, ponieważ nasz telefon wgrywa wszystkie aplikacje od nowa, tak jak właśnie to było pierwsze uruchomienie po zakupie telefonu. I teraz, jeśli ta czynność zostanie przeprowadzona, będziemy mogli się cieszyć na nowo naszym telefonem wyczyszczonym z blokad i jeszcze raz przypominam, będzie on ponownie wołał o nasze konto Google, które zostało wprowadzone do użytkowania na przykład sklepu Play, czy też ściągania aplikacji, które musieliśmy wprowadzić, aby właśnie sklep Play był aktywny, dlatego jeśli tego konta Google nie pamiętacie blokady ekranu, no to sytuacja jest wtedy na tyle utrudniona, że nie będziecie w stanie jakby wejść z powrotem do telefonu. Ta czynność, którą pokazuję, usuwa blokadę ekranu właśnie dzięki możliwości wejścia do konta Google. Jest to jakby dodatkowe zabezpieczenie oczywiście przed kradzieżą, no niestety Android i serwisanci Samsunga, jak i też innych telefonów chcą na tyle zabezpieczyć nasz telefon przed kradzieżą, przed dostępem innych osób do niego, aby nikt nie mógł wejść i odczytać najzwyczajniej naszych danych. Stąd też no nie dziwcie się, że te zabezpieczenia są tak utrudnione i nie zawsze mogą powodować łatwy do nich dostęp, najzwyczajniej jeśli zapomnimy naszego kodu. No wtedy jest sytuacja dosyć trudna i będzie problem z odzyskaniem naszych jakby danych, nie tyle, ale najzwyczajniej z uruchomieniem naszego telefonu. Jak widzimy, tutaj jest właśnie ta najważniejsza informacja, która dotyczy tego, co wykonaliśmy. Miała miejsce nieautoryzowana próba przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych Twojego urządzenia. Połącz się z siecią, aby zweryfikować swoją tożsamość. To jest to, o czym mówiłem, czyli telefon nie pozwoli jakby nam przejść dalej bez podania naszego konta Google, które zostało używane. Także no, klikamy OK, połączymy się z siecią Wi-Fi. Łączymy się z siecią. Przechodzimy dalej. Telefon sprawdza sobie wszelkie ustawienia, tak jak to jest po świeżym uruchomieniu. I za chwilę poprosi nas o dane dotyczące konta Google lub też ponownie blokady ekranu, co musicie zwrócić uwagę po jego uruchomieniu. Jak widzimy, telefon uruchomił się w trybie ponownej blokady ekranu. Oczywiście ta sama sytuacja, czyli nie znamy tej naszej blokady, ale dodatkowo mamy tu opcję, której nie było wcześniej przed resetem naszego telefonu. Użyj mojego konta Google. W tej chwili możemy kliknąć opcję użyj mojego konta Google i w tym okienku możemy wprowadzić nasze konto Google, które było używane do uruchamiania naszego telefonu, uruchamiania sklepu Play i ściągania, pobierania aplikacji. Także wpisujemy nasze konto. Bez tego niestety nie ma żadnej opcji. Ja wiem, że są filmy, w których jest pokazane jakby jak przejść dalej, czyli gdzieś tam kilkakrotne błędne wpisanie. Niestety od Androida 10 no nie mamy takiej możliwości. Możecie kombinować, ja już jeszcze mi na wszystkie sposoby próbowałem robić te połączenie alarmowe, dzwonić gdzieś tam 112. Niestety to nic nie daje i nie przejdziemy dalej, dopóki nie podamy właśnie naszego konta Google lub też na nowo blokady ekranu. Jak widzimy, przejście dalej i wprowadzenie konta Google lub hasła. Co jeszcze ewentualną czynnością mogłoby być, jeśli nie pamiętamy naszego konta Google i naszego lub też naszego hasła, to możemy zresetować jakby konto, hasło
na komputerze lub też innym urządzeniu. Ale konto Google jednak musicie znać i żeby wprowadzić jego dane, jak widzimy teraz możemy dopiero na przykład użyć nowego konta, czyli telefon zostanie zresetowany do ustawień zupełnie nowych. Tu możemy kliknąć pomiń. Może być to urządzenie bez konta Google, z tym, że nie mamy wtedy możliwości do jakby jakichkolwiek ingerencji w pobieranie aplikacji i tym podobne czynności. Także aktualnie naciskamy pomiń. Telefon ponownie weryfikuje dane, że pominięcie tych opcji może spowodować ułatwienie do niego dostępu. My najzwyczajniej pomijamy te dane, ale tutaj już to wygląda najzwyczajniej tak, jak to wyglądało po kupnie telefonu. Już tej blokady ekranu aktualnie nie mamy. Została ona usunięta, pomimo tego, że nie pamiętaliśmy jej i jej nie wprowadziliśmy, jak widzieliście, podanie konta Google lub też właśnie zweryfikowanie naszych danych poprzez konto Google i zresetowanie hasła na innym urządzeniu. Jeśli takiego hasła nie pamiętamy, to wtedy będziemy musieli podać konto Google i nazwę, a hasło, jeśli nie pamiętamy, zresetować na innym urządzeniu, czyli na innym urządzeniu, gdzieś tam na telefonie lub komputerze podajemy nasze hasło i naciskamy reset, czy zapomnienie, zapomniałem, przypomnienie hasła i najzwyczajniej wtedy będziemy mogli te hasło zresetować. Ja tutaj nie ustawiam sobie żadnego konta, klikam pomiń i klikam zakończ, jak widzimy gotowe, czyli telefon za chwilę będzie gotowy do używania. No niestety tak to wygląda w najnowszych Androidach, czyli bez internetu nie jesteśmy w stanie nic zdziałać i bez jakby poprzedniego konta Google, ponieważ jest ono wymagane, jest to, tak jak widzieliście, nieautoryzowana próba zresetowania naszego telefonu. Tutaj aplikacje, które proponowane są automatycznie, no my nie chcemy żadnych tych aplikacji. Klikamy zamknij i jak widzimy telefon jest tak jakby gotowy już do używania. Wgrywają się jeszcze inne aplikacje i co ważne, uwaga, po przejściu dalej, czyli przeciągnięciu telefonu, on się odblokowuje. Nie jest potrzebna już żadna blokada ekranu, gdyż został on zupełnie zresetowany. Jak widzimy tło, tapeta, no wszystko zostało ustawione do ustawień fabrycznych, czyli wszelkie nasze aplikacje są tak, jak to było po zakupie telefonu. Także na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, postarajcie się przewinąć ten film do początku i obejrzeć go jeszcze raz dokładnie, ponieważ tu podaję właśnie po kolei wszystkie informacje, jak zresetować w ten sposób telefon, aby był on z powrotem do używania, tak jak w tej chwili widzicie, bez żadnego hasła. Konto Google też wyłączyłem, więc aktualnie telefon nie posiada żadnego konta, jest on najzwyczajniej dostępny dla każdego użytkownika. Oczywiście możemy to z powrotem zablokować, wprowadzić naszą blokadę ekranu i ponownie używać telefonu, tak jak to było przed resetem naszego telefonu, ale pamiętajcie przede wszystkim o tym, że Wasze dane zostaną utracone. Wyłączamy telefon, najzwyczajniej już wyłączenie nie wymaga również blokady ekranu. Telefon został wyłączony, także będzie on sprawnie działał ponownie po nowym uruchomieniu, po nowym włączeniu. Jest on najzwyczajniej dostępny do działania już też bez blokady ekranu. Także jeśli podobał Wam się odcinek, poproszę łapeczki w górę. Napiszcie w komentarzu, jakich Wy używacie telefonów, jak udało Wam się usunąć blokadę. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego odcinka, napiszcie, z pewnością odpowiem. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!